Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Idzik, zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski. 29 listopada w Szkole Podstawowej imienia księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej rozstrzygnięto konkurs powiatowy dotyczący oszczędzania wody i racjonalnego jej wykorzystywania. Wydarzenie stanowiło integralną część projektu Deszczowa Baza Ekologiczno-Dydaktyczna w gminie Sędziszów Małopolski. Celem konkursu było ukazanie zarówno w formie literackiej, jak i plastycznej praktycznych sposobów codziennego oszczędzania wody oraz refleksji nad jej kluczowym znaczeniem w życiu człowieka. Małgorzata Marek, koordynator konkursu, podkreślała wagę angażowania się w troskę o wodne zasoby, zaznaczając, że od nas zależy, czy ta cenna substancja wystarczy dla przyszłych pokoleń. Konkurs skierowany był do uczniów z powiatu robczycko-sędziszowskiego. Nadesłano 50 prac ze wszystkich trzech kategorii i nagrodzonych zostało 30 uczniów. Przedszkolaki miały za zadanie wykonać pracę plastyczną, której temat brzmiał: na ekologii się znam i wodę oszczędzam. A uczniowie z klas 1-4 tworzyli prace przedstawiające wybrane rzeki i zbiorniki wodne w województwie podkarpackim. Starsi uczestnicy z klas 5-8 musieli napisać eseje na temat zrównoważonego wykorzystania wody. Małgorzata Marek zaznaczyła, że Szkole Podstawowej imienia księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej zależy na kształtowaniu postaw ekologicznych swoich uczniów, co znalazło odzwierciedlenie w tematyce konkursu. Krzysztof Stec, uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, zasłużył na pierwsze miejsce w kategorii literackiej. Jego praca skupiała się m.in. na zachęcaniu do budowy zbiorników retencyjnych w celu gromadzenia deszczówki. To ma duże znaczenie dla nas, bo przecież woda to życie. No i dzięki temu możemy też podlewać swoje rośliny, ponieważ jak się okazuje, taka woda deszczowa może być znacznie zdrowsza dla roślin niż taka woda, którą podlewamy na co dzień. Nieprzypadkowo to właśnie Krzysztof Stec zdobył pierwsze miejsce. Lubię pisać, lubię rozmawiać z drugą osobą, ale również lubię inne przedmioty, takie jak matematyka, bo to też jest moją pasją. Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród w konkursie wzbogacona była m.in. o wykład ornitologa, który przedstawił skutki globalnego ocieplenia. Dodatkową atrakcją była dawka piosenek o tematyce przyrodniczej, przygotowanych i wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowie. Każdy gwiazdko na wsiach, mała radość żywa. Każdy gwiazdko na wsiach, a więc go nie zrywaj. Zostaw w spokoju, masz się spisz wnętrza. Barwne motyle, dzikie zwierzęta. Spróbuj ratować wszystko, co projekt o wartości ponad 32 tysięcy złotych wsparty jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwotą ponad 26 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę zapewnia gmina Sędziszów Małopolski jako wkład własny. Projekt ten stanowi istotny krok w kierunku edukacji ekologicznej i promocji świadomego korzystania z zasobów wodnych, przyczyniając się do kształtowania postaw proekologicznych w społeczności lokalnej. W Sędziszowie Małopolskim dzieci mają możliwość korzystania z wielu różnych zajęć dodatkowych. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców gminy cieszą się zajęcia karate Kyokushin. Karate to sztuka walki. Obudowane jest filozofią, która ma przyczynić się do kształtowania postaw życiowych dzieci, nastolatków, a także osób dorosłych. Dzięki dążeniu do opanowania karate mamy szansę na wyrobienie pewności siebie, naukę koncentracji, spokoju i wytrwałości w dążeniu do celu. W karate Kyokushin oprócz oczywiście takich podstawowych elementów jak poprawa wydolności, poprawa fizyczna ciała, czyli tutaj ćwiczący są bardziej usportowieni, poprawiają swoją wydolność, to też bardzo dbamy o ich psychikę, czyli jak mają się zachowywać na sali i poza salą, że mają się spierać jako drużyna, również szanować się nawzajem, ponieważ karate i w sztukach Dalekiego Wschodu szacunek to jest podstawa.
tak naprawdę uczy, jak przejść przez to życie, radząc sobie z emocjami, ze stresem, poza, nie tylko na sali czy na zawodach, ale też poza salą. Karate Kyokushin to ciągła nauka, aby być lepszym. Trenując ten sport, nie boimy się podejmować życiowych wyborów. Umiejętność samoopanowania i motywacji jest bardzo potrzebna na każdym etapie życia, mówi sensei Marcin Hess. Jak dodaje, dużym plusem naszych zajęć jest również to, że wspólne treningi i wyjazdy na turnieje budują silne poczucie koleżeństwa. Warto zaznaczyć, że sędziszowski klub Karate Kyokushin powraca z tych turniejów sukcesami. Na tą chwilę nasz klub brał udział w już 4 turniejach, a mamy dopiero początek sezonu. Dzieci dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu na treningach osiągają już całkiem fajne rezultaty na zawodach. Przekładają to, ten trening, który się bardzo starają tutaj, przekładają to na zawody. Wygrywają swoje walki, wygrywają turnieje w swoich kategoriach wagowych czy wiekowych. Możemy się już pochwalić, że łącznie w tych 4 turniejach, które występowaliśmy, adepci tutaj z naszego klubu przywieźli około 40 medali. Zajęcia karate prowadzone pod czujnym okiem instruktorów są bezpieczne i korzystnie wpływają na zdrowie i kondycję. Trenując ten rodzaj sportu, wzmacniamy szybkość, wytrzymałość oraz poczucie koordynacji wzrokowo-ruchowej. W sędziszowskim klubie zajęcia dostosowane są m.in. do możliwości dzieci. W naszym klubie mamy podział na grupy według stopnia zaawansowania, jak i według wieku. Najlepiej dla osób niezdecydowanych, to po prostu ja zawsze tłumaczę rodzicom, że zapraszam na zajęcia. Zawsze pierwsze zajęcia są niezobowiązujące. Dziecko musi zobaczyć, jak wygląda, na własnej skórze się przekonać, jak wygląda taki trening i czy na tyle się mu to podoba, że będzie chciało trenować to karate. Właśnie przyglądałem się jednemu z treningów i widzę, że oprócz tych takich działań fizycznych też posługujecie się takim innym językiem. Tak, jak najbardziej. Jest to, no, w związku z tego, że jest to japońska sztuka walki, wszystkie techniki, wszystkie zwroty, które są niezbędne do trenowania tej sztuki walki, wydajemy w języku japońskim. Czyli tych komend, poleceń po prostu wszyscy muszą się nauczyć, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Ale dzieci już, powiedzmy, po około 3 miesiącach treningu, już tu, i to mówię o dzieciach najmłodszych, czyli 4-5-latków, już znają podstawowe zwroty, czyli jak jest lewo, prawo, przód, tył i liczenie od 1 do 10 bez problemu robią to w języku japońskim. Przygodę z karate możemy rozpocząć praktycznie w każdym wieku. Choć największe wymierne sukcesy zdobywają osoby trenujące od dziecka, to mimo wszystko jest to sport, którego pozytywne efekty treningu możemy docenić już po kilku tygodniach czy miesiącach. Zdarza się, że pasja do karate zapoczątkowana w dzieciństwie towarzyszy później przez całe życie. Tak też dzieje się w przypadku senseja sędziszowskiego klubu karate Kyokushin Marcina Hessa. Ja od najmłodszych lat interesowałem się sztukami walki. No na początku to, jak pewnie wiele osób, przez filmy w latach 90. No i później sam próbowałem, no, szukałem tego, trenowałem nawet różne style, ale gdzieś na końcu najbardziej spasowało mi to karate Kyokushin. Już w latach 90. zaczynałem moją przygodę z karate Kyokushin i do dzisiaj kontynuuję to. Tylko jako pierwszy uczeń, później instruktor, teraz trener z własną salą i z własnym dojem. No ten czarny pas coś oznacza? Tak. Kilka lat temu zdawałem na stopień mistrzowski, czyli na pierwszy dan. Na tą chwilę jestem po egzaminie i no, już mam drugi stopień, czyli drugiego dana. O tym, że zajęcia karate pozytywnie wpływają na rozwój i charakter dziecka, doskonale wiedzą rodzice, którzy zauważają wiele zachodzących zmian u swoich pociech. Nie ukrywam, że mój syn na początku uczęszczał na zajęcia z programowania, później była nauka tańca, a od jakiegoś czasu, już nawet dłuższego, korzysta właśnie z zajęć karate. Oczywiście sam wybierał sobie zajęcia dodatkowe, sam sobie organizował czas wolny, pamiętając jednak o tym, żeby nie zaniedbywać nauki. A
dodatkowym takim atutem do zajęć karate było to, że uczęszczają tu również jego koledzy. Nie przypominam sobie jeszcze dnia, w którym mój syn powiedziałby, że nie chce mu się iść na zajęcia, pomimo tego, że są dwa razy w tygodniu, więc wysuwam wniosek, że bardzo mu się te zajęcia podobają. Jeżeli chodzi o tak ze strony rodzica, to mogę powiedzieć, że to uważam za zajęcia ogólnorozwojowe. Można je potraktować jako jakiś dodatkowy WF, czy też jakieś podstawy samoobrony, ale zajęcia przebywają w atmosferze takiej dyscypliny, szacunku dla trenera, dla innych kolegów, a na zawodach dla przeciwników. I uważam, że całość tych zajęć też skupia się na takim powiększeniu swojej pewności siebie, co przyda się w różnych sytuacjach życiowych. Dla małych uczestników zajęć karate to sport i dobra zabawa w towarzystwie przyjaciół. To również doskonała okazja do wyładowania emocji i kształtowania swojego charakteru. Wrażenia są fajne. Dużo wycisku pan nam daje, dużo treningów, technik, dużo ćwiczymy. Jakie sobie stawiasz cele, trenując tą dyscyplinę? Jak najwyżej w pasach i w stopniach. Fajnie, pan nam daje dużo wysiłków, ćwiczymy dużo technik, tym więcej, tym lepiej. Staram się, że na czarny pas. Karate to moja pasja. Lubię na przykład bitwy, bo już mam pierwsze miejsce oczywiście z zawodów. Najbardziej to lubię walki, bo fajnie się biję. A to jest niebezpieczny sport? Nie. Niektóre techniki są niedozwolone. Na przykład już poznaliśmy jedną, ale jest bardzo dobra do ochrony. No i ten. Też lubię kata, bo też się dosiągnę bardzo. Zajęcia karate Kyokushin prowadzone są dwa razy w tygodniu w sali treningowej przy ulicy Głowackiego 21. Zawsze można do nas zadzwonić, zapytać trenera czy instruktora, na który dzień trzeba przyjść, w jakich godzinach dane są zajęcia. No i tyle. I zapraszamy, tak jak mówię, zawsze ten pierwszy trening jest niezobowiązujący, zawsze można u nas spróbować. Czy chce ktoś trenować karate? Choć karate to sztuka walki, to jej uprawianie przenosi się niemal na wszystkie dziedziny życia dziecka. Uczy szybkiego reagowania, zwinnego poruszania, utrzymywania równowagi. Najcenniejszą korzyścią treningów jest jednak to, że adepci Kyokushin uczą się wiary we własne możliwości. 29 listopada Zespół Szkół Technicznych imienia profesora Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim zorganizował czwarty konkurs wielozawodowy Młodzi Mistrzowie Techniki. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego rywalizowali, reprezentując swoje szkoły w trzyosobowych drużynach. Konkurs obejmował test wiedzy teoretycznej oraz zadania praktyczne z dziedzin takich jak rysunek techniczny, technologia drewna, elektryka czy usługi fryzjerskie. Wydarzenie było nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy, ale także promocji zainteresowań technicznych wśród najmłodszych adeptów nauki. Konkurs wielozawodowy Młodzi Mistrzowie Techniki już po raz czwarty przyciągnął uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, którzy mieli szansę wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami technicznymi. Konkurs jest organizowany z inicjatywy naszych nauczycieli, którzy widzą potrzebę, aby promować kształcenie zawodowe wśród dzieci i młodzieży, mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim Sabina Kolbusz. Możliwość dotknięcia tych pracowni, tych przedmiotów, narzędzi, w ogóle całego tego systemu szkolnictwa zawodowego tak, na takim konkursie. Oczywiście zapraszamy wszystkie szkoły z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, wszystkie szkoły podstawowe, uczniów, którzy uczęszczają do klas ósmych. Jak Państwo widzicie, jest to konkurs drużynowy. Drużyna składa się z trzech osób reprezentujących szkołę. No i jeżeli chodzi o zasady i czy regulamin konkursu, to odbywa się on w ten sposób, że najpierw uczniowie rozwiązują test teoretyczny,
później przechodzą do zadań praktycznych. W części praktycznej na uczniów czekały trzy ciekawe zadania. Ich wykonanie oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli nauczyciele sędziszowskiego zespołu szkół technicznych. Uczniowie klas 8 mogli się wykazać z dziedziny fryzjerstwa, stylisty, były także zawody elektryka, mechanika oraz stolarza. Jak widać, konkurs przebiegał bardzo sprawnie, mogli swobodnie wykonywać wszystkie zadania. Jak widać, także kreatywność ich osiągnęła maksymalny poziom. Wszyscy spisali się naprawdę bardzo dobrze. Było skonstruować obwód elektryczny do żarówki. Wydaje mi się, że poziom trudności tutaj był tak 7 na 10 szczerze. Było skonstruować taboret. To tutaj trzeba było się wykazać precyzją, żeby wyszło poprawnie i idealnie wymiarowo. Było modelować lalkę. Ja się tym nie zajmowałem, ale koleżanki, wydaje mi się, że wyszło dobrze. Było zmierzyć napięcie w bateriach prądu i 3 na 10, jeśli chodzi o ciężkość, trudność. Było jeszcze narysowanie modelu na kartce mody jesiennej. I trudność tego tak 7 na 10. Trzeba było skonstruować, poskładać stolik. Trzeba było zmierzyć odpowiednią techniką pewien przedmiot. Zaprojektować ubiór na jesienny ubiór. Trzeba było jeszcze sporządzić odpowiedni działający obwód elektryczny z żarówką. Ja oczywiście nie znam się za bardzo na stylistyce, ale dobrze sobie poradziłem, jeśli chodzi o obwód elektryczny. Wszystko działało bez szwanku, jednak bardzo dobrze się bawiłem podczas tego doświadczenia. Upletłam warkocze bokserskie i spiłam je w koka. Pani wychowawczyni dała nam propozycję, żeby pojechać, no to ja się zgodziłam, ponieważ lubię jakby bawić się włosami. Tego typu konkursy rozbudzają wśród uczniów szkół podstawowych różne zainteresowania, dzięki którym być może w przyszłości zdecydują się na kształcenie zawodowe. Głównym celem tego konkursu jest przybliżenie i promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych. Jest to kształcenie, które jest w tej chwili bardzo na topie. Właściwie każdy rzemieślnik, czy to specjalista w danej branży, nie jest w tej chwili bezrobotnym. Jest to coś, co jest dla ludzi, coś, co uczniowie, jeżeli wybiorą drogę kształcenia zawodowego czy zawody technikalne, na pewno im się to w życiu przyda i na pewno te umiejętności, które tu zdobędą u nas w szkole na przykład, kształcąc się na różnych kierunkach, przydadzą mi się w dalszej drodze kształcenia. Kształcenie zawodowe jest o tyle moim zdaniem lepsze, że kształcimy specjalistę w danej branży, ale jeżeli ktoś wybierze technikum, nie zamykamy mu drogi przed kształceniem dalszym, bo technikum kończy się taką samą maturą jak liceum i nie jest to wcale gorsza szkoła, tylko szkoła jak gdyby większych możliwości. Ktoś już jak skończy tą szkołę, ma już jakiś zawód, ma już jakieś umiejętności, może gdzieś się pochwalić już swoimi zdolnościami czy kwalifikacjami. Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim oferuje młodzieży szeroki wybór kierunków, a także ciekawe praktyki. Szkoła współpracuje z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami. Prowadzimy kształcenie szeroko profilowane, począwszy od technologii drewna, czyli od stolarza, czyli specjalisty, który zajmuje się właśnie obróbką drewna, poprzez technika elektryka, czyli wiadomo, zawód, który jest w tej chwili bardzo poszukiwany, poprzez technika mechanika, specjalizacja obrabiarki CNC, aż po zawody takie jak technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, który właśnie pozwala na specjalistyczną naukę w dziedzinie właśnie wykonywania zabiegów fryzjerskich. Też bardzo popularny zawód na naszym rynku pracy. Jeżeli chodzi o kształcenie praktyczne, to właśnie współpracujemy tu z okolicznymi firmami. Mamy podpisane nawet umowy z niektórymi o objęciu patronatem naszej szkoły. To są elektrycy, których patronat objął Elektromontaż Rzeszów, mechanicy PZL Sędziszów, a poza tym jeszcze organizujemy praktyki zagraniczne. Nawet ostatnio wróciliśmy z Malty, gdzie uczniowie również mogli poznać, jak wygląda praca właśnie w krajach Unii Europejskiej, w danym zawodzie oczywiście. Konkurs wielozawodowy Młodzi Mistrzowie Techniki wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych. Drugie miejsce zajęła drużyna z Góry Robczyckiej, a trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Sędziszowie Małopolskim. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsze drużyny puchary, medale i nagrody rzeczowe. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta powiatu robczycko-sędziszowskiego.
Przedszkole publiczne nr 2 imienia Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim w tym roku świętuje 50-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe zorganizowano 23 listopada. Część oficjalną w całości można obejrzeć na naszym kanale YouTube. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W Eucharystii wzięła udział społeczność przedszkola publicznego nr 2, przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, a także zaproszeni goście. Homilię wygłosił kustosz sanktuarium ksiądz Krzysztof Gac. Wszystkie jubileusze, wielkie i małe, a ten jest wielki, są okazją do refleksji nad tym, co za nami, nad tym, co zostało dokonane. To spojrzenie w przeszłość, podsumowanie dorobku, a pewnie i prezentowanie osiągnięć. I to właśnie przewiduje pewnie program dzisiejszej uroczystości. To oczywiście również okazja do podziękowań dla tych, którzy podejmowali na przestrzeni lat różne działania i wysiłki w kształtowaniu serc i umysłów dzieci, i tym, którzy robią to teraz, aby w tym jakże ważnym okresie rozwoju człowieka dać podstawy, dać fundament na dorosłe życie. Wielu, którzy zapewne będą przemawiali później, wyrazi to pięknymi słowy. Jubileusz jest także spojrzeniem w przyszłość, planowanie działań, zwrócenie uwagi na rozwój, aby nie zaprzepaścić tego, co wypracowali poprzednicy. Zarówno pierwsza, jak i druga wartość oparte są na wytrwałości, pracy i cierpliwości. Tak, nie może braknąć wytrwałości, która jest nie tylko ważną cnotą chrześcijańską, ale także podstawą czynienia w tym świecie dobra. Niech posłuży nam w tej refleksji opowiadanie o mnichu. Także dzieciom łatwiej będzie zrozumieć pewne treści. Otóż pewien młody mnich, zakonnik, spędzał wraz z pozostałymi braćmi w swoim klasztorze całe długie miesiące na tkaniu gobelinu. Panie potem wyjaśnią dzieciom, co to jest gobelin. Takie nowe słówko, będzie można je przybliżyć sobie. Któregoś dnia zerwał się z oburzeniem z krzesła. Koniec z tym. Już więcej nie mogę. Każecie mi robić rzeczy bez sensu, wykrzyknął. Tkałem złocistą nitką, aż tu nagle mam zrobić supeł i obciąć ją bez powodu. Cóż za marnotrawstwo. Złocista nitka. I oburzony poszedł sobie. Dogonił go starszy mnich i tłumaczy mu: synu, stój. Nie obejrzałeś gobelinu jak należy. Siedziałeś z drugiej strony i pracowałeś tylko nad jednym rodzajem ściegu. I zaprowadził go przed gobelin, który już ukończono i powieszono w wielkim warsztacie. A nowicjuszowi, który na niego spojrzał, aż zaparło dech. Otóż pracował nad tkaniem przepięknego obrazu trzech króli oddających cześć Dzieciątku Jezus, a jego złocista nić przeplatała się w świetlistej aureoli wokół główki Dzieciątka. Zrozumiał w jednej chwili, że każda nitka jest ważna. Bez niej będzie brakować coś całemu dziełu. W
Wszyscy, myślę, i dorośli, i dzieci, rozumiemy, że każda nitka jest ważna. Każde słowo, każdy gest, moje podejście do zadań, które stawia przed nami przedszkole, tak nauczycielom, rodzicom, jak i dzieciom, jest bardzo ważne. W ten sposób kształtuje się piękny obraz. Już nie jakaś odtwarzana scena, jakieś wydarzenie czy fragment zaobserwowanego świata przyrody, ale obraz człowieka, jedyny i niepowtarzalny, cud stworzenia, korona stworzenia. Mieć udział w jego kształtowaniu to zaiste wielka sprawa. Wielka sprawa. To, co ukształtuje się w dzieciństwie, będzie stało u podstaw całego dorosłego życia. Na zakończenie Eucharystii w podziękowaniu za jubileuszowe nabożeństwo zaśpiewały przedszkolaki. Po Eucharystii uczestnicy obchodów jubileuszowych zwiedzili kolorowe pomieszczenia przedszkola, gdzie tętni życie i radość maluchów. Część oficjalna odbyła się w hali sąsiedniej szkoły podstawowej nr 3. Uczestników wydarzenia przywitała dyrektor przedszkola publicznego nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, Renata Śliwa. Następnie wszyscy odśpiewali hymn przedszkola. Dziecko godek stop.
dalszej części jubileuszu absolwenci oraz byli pracownicy placówki podzielili się wzruszającymi wspomnieniami związanymi z przedszkolem, a dr Jacek Magdoń z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przybliżył wszystkim sylwetkę patrona przedszkola Janusza Korczaka. Jubileusz uświetnił bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpili m.in. absolwenci przedszkola. Na wspomnienia fali w piasku nowym brzuchze z życie, mnie tku tobie drżąca myśl, jak bezwolna łódź znowu lśnią w oddali, oczy droższe ponad życie. Raz ostatni pozwól dziś sen o szczęściu snu. Wspomnij mnie, jeszcze tylko wspomnij mnie, poprzez wszystek czasu dal i tłum obcych lic. Wspomnij mnie, może zadrży skrycie spośród innych obcych słów, znajdziesz imię me, zostań przy nim chwilę, chciałeś zostać całe życie. Serca zgromadzonej publiczności podbiły przedszkolaki, które na scenie zaprezentowały swoje talenty. Podkurczy strachem rąk, a stary doktor Korczak tak mówił, patrząc w rąk.
programie artystycznym maluchów nie mogło zabraknąć polskich tańców narodowych. Thank you.
Zaproszeni goście gratulowali całej społeczności przedszkolnej pięknego jubileuszu i życzyli, aby placówka w dalszym ciągu się tak doskonale rozwijała i przez kolejne lata działała dla dobra najmłodszych. To przedszkole, ta placówka żyje, że ona się rozwija, że mnóstwo inicjatyw, z którymi się spotykamy, często pani dyrektor jest u mnie w gabinecie w ratuszu, przychodzi z, nie na dzwoniku, z inicjatywy pani dyrektor, z wieloma różnymi pomysłami, które mi się bardzo, bardzo podobają i tam, gdzie możemy i mamy do tego możliwości i finansowe, i prawne, wspomagamy oczywiście działalność tej placówki. Placówka, do niedawna największa placówka, jeżeli chodzi o liczbę przedszkolaków w naszym mieście, mieście dalej największa, w mieście i gminie, więc to zaszczyt dla nas, że możemy w tym dniu być razem z Państwem, że możemy się cieszyć tym pięknym jubileuszem, że możemy podziękować w szczególny sposób, rozpoczynam od tych wszystkich, którzy są z nami, pań i panów, którzy budowali to przez te 5 lat, to przedszkole, wszystkim tym, które, chociaż mój kolega wspomina, mówi, że wszystkie panie wychowawczynie, kolegi są tutaj na sali. Są obecne na sali, więc to miłe i piękne, że możemy też te lata wspominać z rozczuleniem. No, chociażby ten finał dzisiejszego programu artystycznego był bardzo wzruszający, przyznacie Państwo. To najmłodsze pokolenie, które jest, i to już starsze, wrośnięte, tańczą wspólnie polonezę. Jest to piękne, wspaniały pomysł. Gratuluję i dziękuję. Dziękuję, drodzy Państwo. Oczywiście placówka dalej się będzie rozwijać. Mamy w planach, wprawdzie nie budowę czy rozbudowę przedszkola z cykto jako placówki, ale to muszę Państwu powiedzieć, zresztą być może Państwo wiecie o tym, że już na wiosnę ruszą prace budowlane, będzie dobudowywane do obecnie istniejącego budynku budynek żłobka, który będzie połączony przewiązką z obecnym przedszkolem. Będzie to budynek trzykondygnacyjny. Dwie kondygnacje na razie planujemy na żłobek, który ma pomieścić 104 dzieci. Natomiast tą ostatnią kondygnację poddaszę, być może, ja tu już z panią dyrektor wstępnie rozmawialiśmy, być może przeznaczymy na potrzeby przedszkola. To inwestycja duża, blisko czy ponad 6 milionów złotych. Rozpoczynamy ją, tak już wspomniałem, na wiosnę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za wspaniały program artystyczny. Proszę przekazać naszym najmłodszym mieszkańcom, że pięknie się tutaj zaprezentowali. Zresztą być może będę miał okazję też jeszcze do Was zawitać i osobiście podziękować. Przekazujemy książki, z pewnością się przydadzą do pracy edukacyjnej. Chcieliśmy przekazać również cukierki dla tych, którzy tak pięknie tutaj występowali. I oczywiście pamiątkowe tablo, które będzie przypominać to dzisiejsze piękne wydarzenie. Chciałabym przekazać serdeczne pozdrowienia i gratulacje od podkarpackiego kuratora oświaty, pani Małgorzaty Rauch, która w związku z przypadającą także na ten rok 2023 zacną rocznicą 250 lat Komisji Edukacji Narodowej przekazuje życzenia wyrażone w słowach z ustawy Komisji Edukacji Narodowej o powinności nauczyciela, a to Państwo, obecni nauczyciele, pani dyrektor, emerytowani dyrektorzy i wychowawcy, kształtujecie w tak wyjątkowy sposób to najmłodsze pokolenie. Nauczyciel każdy powinien być o tym przekonany, że przymioty jego rozumu i serca wpłyną w rozum i serce uczniów. Składam najserdeczniejsze życzenia, dołączając się do tych od pani kurator, byście państwo i byśmy wszyscy nie zatracali w sobie tego, co w dzieciach najcenniejsze, czyli radość, tę szczerą radość, uśmiech, odwagę, zaufanie. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Chciałem podziękować przede wszystkim za to, że zaprosiłam nas pani wszystkich, którzy w sposób jesteśmy związani z tym przedszkolem. Albo jesteśmy absolwentami, albo pracowaliśmy w tym przedszkolu, albo byliśmy rodzicami dzieci, które tutaj chodziły. Ja zaliczam się do tej kategorii właśnie. Tu chodziły moje dzieci i jestem naprawdę zadowolony z tego, że były tu. Wyniosły bardzo dużo. Zresztą chyba ich tu nie ma, ale mogę powiedzieć, no cieszyły się, jak wracały z przedszkola. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Nie, że w końcu się skończyło. Mogę odetchnąć, tak? Poprawił na koniec. Przede wszystkim chciałem podziękować za mnóstwo pięknych wrażeń, wręcz wzruszeń, które dostarczyły te najmłodsze, dzieciątka, które są naprawdę wspaniałe. One są na tyle jeszcze uczciwe, że wyrażają sobą radość i tą radość było widać na ich obliczach. Za to serdecznie dziękujemy. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszy jubileusz, życzyć kolejnych równie pięknych i życząc, myślę sobie, nawzajem tej dobrej współpracy, którą mamy między naszymi placówkami. A na ręce pani dyrektor taki drobny upominek dla dzieci. W imieniu Komisji Oświaty i Kultury chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie i pogratulować wszystkim dzieciom, pracownikom tej pięknej uroczystości z okazji jubileuszu. Mieliśmy okazję wysłuchać hymnu przedszkolaka i tam padło takie ważne zdanie. Każde dziecko dom tu drugi ma, tak, dokładnie, bo nie chciałem tutaj. I przyznam szczerze, że jest to prawda, ponieważ w przedszkolu panuje wesoła i miła atmosfera, pełna przyjaźni i wzajemnej pomocy, a wiem to, ponieważ też uczęszczałem do tego przedszkola. Co prawda tylko rok, bo była to tak zwana zerówka, ale powiedzmy, że wydaje mi się, że to było przed chwilą, ale trochę lat już minęło. Pani dyrektor, chciałbym podziękować tak symbolicznie za pani pracę, a w szczególności podziękować za pamięć o byłych pracownikach, nie tylko podczas jubileuszu, ale także każdego roku. I jeszcze tak skieruję słowa do całej społeczności przedszkola. Serdecznie państwu gratuluję i słowa uznania. Przedszkole to miejsce, które wprowadza dziecko w świat wartości, a także pomaga mu w zdobyciu różnych doświadczeń. To tutaj kształtują się jego pierwsze umiejętności społeczne, intelektualne i emocjonalne. Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Przedszkole publiczne nr 2 imienia Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim od 50 lat wzorowo spełnia swoją misję. Gratulujemy. Uczniowie z Litwy przebywający w ramach wymiany międzynarodowej w Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim poznali 28 listopada polskie tańce narodowe. Zajęcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury poprowadziła choreograf, instruktor Edyta Winkowska. Warsztaty taneczne dla uczniów przebywających w Sędziszowie Małopolskim w ramach wymiany międzynarodowej organizowane są w Sędziszowskim Domu Kultury każdego roku. Te zajęcia to nie tylko lekcja tańca, ale również okazja do budowania mostów międzykulturowych i nawiązywania trwałych przyjaźni. Mamy młodzież z wymiany właśnie tutaj, jak co roku współpracujemy razem z panią Aldoną Homą i z naszym tutaj liceum. Co roku jest to fantastyczna zabawa, bo przez zabawę uczymy się oczywiście o naszych wspaniałych tańcach narodowych, o naszej kulturze, a przez to, przez taniec również jak gdyby rozluźniamy swoje kontakty, młodzież staje się bardziej radosna i taka otwarta. Instruktor tańca Edyta Winkowska przyznaje, że takie spotkania sprawiają jej dużą przyjemność. Uczniowie z zagranicy bardzo chętnie poznają naszą kulturę i angażują się w zajęcia w 100%, mówi. Widzę, szybko się uczą. Jestem bardzo mile zaskoczona, zwłaszcza tą grupą, która w ciągu 15 minut nauczyła się mini schematu naszego, mini układu. Gdybyśmy jeszcze dłużej popracowali, na pewno mogliby wystąpić tutaj na naszej sędziszowskiej scenie. Uczniowie, którzy decydują się na pobyt i naukę za granicą, zyskują możliwość dogłębnego poznania kultury, zwyczajów i języka wybranego przez siebie państwa. Taki rok szkolny jest inwestycją we własną przyszłość. Daje możliwość zdobycia kompetencji międzykulturowych, zwiększa dojrzałość i pewność siebie. Spędzając rok szkolny za granicą, uczniowie nabywają również umiejętność radzenia sobie w trudnych lub nowych sytuacjach. Ja jestem Filippo Colombari, mam 17 lat i z IFS-em. Ja jestem w Polsce z cały rok od sierpień do czerwiec. Ja lubię liceum. Ja bardzo lubię liceum. Mój kolega są bardzo dobrze, wesoły, tak.
Ja też spróbuję, że być wesoły i ja lubię Sęciszów Małopolski. Ja gram z Lechia Sęciszów, ale nie mogę grać mecz, ale ja mogę robić trening, tak. A powiedz mi, co sądzisz o tych zajęciach dzisiaj, gdzie uczycie się polskich tańców narodowych? Jak wrażenia? Dzisiaj robiliśmy tańczyć. Ja nie jestem bardzo dobrze tańczarz, ale było bardzo, bardzo fajne. Oprócz polskich tańców narodowych, uczniowie z wymiany międzynarodowej mieli okazję poznać nowe ruchy tańca nowoczesnego, wspaniale się przy tym bawiąc. W najbliższą niedzielę, 3 grudnia, o godzinie 14 na Sędziszowskim Rynku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością rozświetli serca mieszkańców. To właśnie wtedy rozpocznie się 8. rodzinna zabawa mikołajkowa. W tym roku organizatorzy postanowili nieco zmienić program zabawy, co potwierdza Anna Olech, rzecznik prasowy sędziszowskiego magistratu. Poza stałymi punktami imprezy, czyli kiermaszem bożonarodzeniowym i zabawą mikołajkową dla dzieci, dodaliśmy takie wydarzenie, które początek będzie 3 grudnia, ale będzie trwało w zasadzie do samych świąt, czyli na rynku tutaj w miejscu fontanny multimedialnej pojawi się choinka, którą będziemy wspólnie ubierać. Czyli zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, by przynieśli jakieś ozdoby, bombki, łańcuchy, jakiekolwiek ozdoby świąteczne i będzie to można zawiesić właśnie na tym drzewku, które będzie umiejscowione koło ratusza. Jednym z elementów wydarzenia będzie możliwość udekorowania choinki przy ratuszu, co będzie można robić aż do 2 lutego. Rynek w Sędziszowie Małopolskim tradycyjnie już zostanie ożywiony piękną świąteczną iluminacją. Choć w tym roku nie będzie premierowego uruchomienia, to na pewno mieszkańcy nie będą zawiedzeni magicznym blaskiem świąt. Firma, która nam wynajmuje już po raz kolejny iluminację świąteczną, już w tym tygodniu rozpocznie montaż i od razu będzie też te ozdoby podłączać do zasilania. Ale myślę, że w pełnej krasie wszyscy obejrzymy to właśnie w niedzielę 3 grudnia podczas zabawy mikołajkowej. W poprzednich latach na rynku w Sędziszowie Małopolskim pojawiły się takie elementy wolnostojące jak bombka choinkowa, prezent oraz święty Mikołaj na motocyklu. A co w tym roku? W tym roku takim głównym elementem wolnostojącym będzie balon z koszem, do którego będzie można wejść. I dodatkowo mamy jeszcze element w postaci takiej ramki, w której będzie można sobie robić pamiątkowe zdjęcie na tle ratusza. Wszystko będzie w kolorystyce czerwonej, więc zupełnie inaczej niż do tej pory. Nie mieliśmy jeszcze w tym kolorze ubranego miasta. Myślę, że efekt będzie naprawdę bardzo fajny. Oprócz tego 3 grudnia na rynku będzie można skorzystać z okazji i nabyć świąteczne ozdoby podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. Mamy ponad 20 wystawców, głównie są to koła gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy, ale są też tacy zwykli, pojedynczy wystawcy, wytwórcy rękodzieła,
I zachęcamy wszystkich do tego, żeby z tej oferty skorzystali, bo myślę, że to już jest sprawdzone miejsce, gdzie można takie piękne, oryginalne ozdoby zakupić. Dodatkowo także jedzenie takie świąteczne, czyli wszelkie pierogi, bigos, ciasta. To wszystko będzie na kiermaszu. Nie zabraknie także wizyty samego świętego Mikołaja, który z pewnością sprawi, że to wydarzenie stanie się jeszcze bardziej magiczne dla najmłodszych uczestników. Zaczynamy kiermasz o godzinie 14, troszeczkę wcześniej. Natomiast Mikołaj zapowiedział się na godzinę 14:30 i poprowadzi do godziny 17, aż zabawę z najmłodszymi tutaj na plantach przed ratuszem. Przewidziane są oczywiście wszelkie zabawy, konkursy z nagrodami. Zapraszamy wszystkich. Nie przegap 8. rodzinnej zabawy mikołajkowej, która odbędzie się 3 grudnia przed sędziszowskim ratuszem. Początek o godzinie 14. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sędziszowtv.pl, kanale YouTube i Facebooku. Kino Jedności.